Witajcie, ogrodniczki i ogrodnicy. Dyrenie w Polsce znane są od stuleci. Już w XVIII wieku nasze babki z owoców dyrenia jadalnego robiły konfitury, a nawet polskie oliwki, kisząc jego owoce. Ale dzisiaj nie będzie o kiszeniu, nawet nie o dyreniu jadalnym. Dzisiaj będzie o przycinaniu dyrenia ozdobnego. Odmian dyreni jest wiele. Od jadalnego właśnie, poprzez dyrenia białego z czerwonymi pędami, rozłogowego z oliwkowymi, do świdwy o żółto-czerwonych pędach. No naprawdę są piękne. Warto tu też wspomnieć o dyreniu kołsa z cudownymi kwiatami. Dyrenie to rośliny, które mogą być prowadzone w formie krzewu lub drzewa i dorastać nawet do kilku metrów. Przed zakupem zapytajcie sprzedawcy, jak duży będzie docelowo. Ja mam tutaj dyrenia białego odmiany Sibirika, dorastającego do 3 metrów. Jest piękny nie tylko w lecie, ale i w zimie. Jego czerwone, młode pędy odbijają się na tle białego śniegu i w ogóle wprowadzają kolor do szarego o tej porze ogrodu. Ta odmiana dyrenia dobrze znosi cięcie, dlatego też często wykorzystywany jest na żywopłot, choć jego pokrój jest raczej luźny. Cięcia nie lubią dyrenie kołsa i kwiecisty. W sumie jadalnego też raczej się koryguje niż przycina. Jak już wcześniej mówiłem, piękną czerwoną barwę przyjmują młode pędy. Dlatego dyrenia trzeba odmładzać. Robimy to najlepiej wiosną w okresie bezlistnym. Na pewno wycinamy pędy 3-letnie i starsze, które poznamy po szarej korze. Tniemy, można powiedzieć, dowolnie, bo jak już wcześniej wam mówiłem, dyreń dobrze znosi cięcie. I ja go tutaj utrzymam w formie krzewu, tak jak do tej pory rósł. A wiecie, że drewno dyrenia jest tak mocne, że zbudowano z niego konia trojańskiego i do tego prawdziwego, w którym ukryli się greccy wojownicy pod Troją. No i chyba mamy zrobione. Jeszcze tylko przytnę te młode pędy tak o 1/3, żeby je skrócić, a zrobię to takim nowym sekatorem, który dostałem z przekładnią, która ułatwia cięcie. Tniemy oczywiście za pączkiem. A moja znajoma miała dylemat, czy jak się sadzi dyrenie, to też trzeba coś przyciąć. Można, a nawet trzeba. Jeśli to duży krzew, to dobrze jest skrócić tak o 1/3 pędy. Jeśli mały, to też troszkę przyciąć. Łatwiej będzie mu się zaaklimatyzować w nowych warunkach, a kiedy ruszy z wegetacją, zacznie się ładnie krzewić. Dyreń przycięty przez sezon się rozrośnie. Latem będziemy podziwiać jego piękny pokrój, a zimą znów będzie zachwycał pięknymi czerwonymi łodygami. Dzisiaj opowiedziałem wam co nieco o dyreniach i przyciąłem dyrenia białego. Jak widzieliście, przycinanie tych krzewów nie jest trudne i nie wymaga jakiejś specjalnej wiedzy. Ja idę do następnego, a z wami się już żegnam. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij w dzwonek, a będziesz na bieżąco.